Dzień dobry, witam Państwa. Czy mnie widać, czy mnie słychać? Chyba tak. Dobrze, dzisiaj witam Was. Nazywam się Paulina Puse-Stolat. Jestem psychologiem tutaj w Miejskiej Szkole Poradni Psychologiczno-Pedagogicznych i dzisiaj chciałabym, żebyśmy porozmawiali na temat zaburzeń odżywiania. Natomiast będziemy mówić też o tym w świetle tego, co z tym troszkę zrobić, jeżeli już są, czym się charakteryzują. Ale też i z tym, jak prawidłowo się też odżywiać, tak? Jako taka forma, która na pewno wspomaga ten taki zapęd do odchudzania, który wiele osób ma. I teraz jesteśmy w okresie przedświątecznym, będą święta. Spędzamy czas troszkę inaczej niż co roku, bo może i bez jakichś większych wyjazdów. Natomiast zawsze to jedzenie się pojawia. I jakbym zadała pytanie, kto z Was w życiu kiedykolwiek się odchudzał, a wiem, że oglądają mnie zarówno nauczyciele i całkowicie dorosłe osoby, jak i też licealiści i osoby, które rozpoczynają, tak, taki nastoletni wiek, więc jest to taki dosyć niebezpieczny temat. Jakbym zadała pytanie, kto się w życiu odchudzał, to pewnie usłyszałabym, no właśnie, wielokrotne odpowiedzi tak. Te osoby, które sama pamiętam, często zaczynają z mojego otoczenia, często zaczynały, albo takie, które młodsze znam, zaczynają już w wieku czasem 13 lat, tak? Więc chciałabym, żebyśmy o tym troszeczkę dzisiaj porozmawiali. Dobrze. Najpierw powiedzmy sobie o rodzajach zaburzeń odżywiania, dlatego że dzielimy je na specyficzne i niespecyficzne zaburzenia jedzenia. I w takich specyficznych, które pojawiają się najczęściej, to pewnie większość wie, że to jest anoreksja, bulimia i bulimioreksja jako taka forma pośrednia pomiędzy anoreksją a bulimią. Bulimia tutaj będzie miała takie jeszcze dwa typy przeczyszczający, nieprzeczyszczający. Będziemy sobie o tym troszkę mówić więcej, o tych rodzajach tutaj, tylko tutaj zaznaczę. Niespecyficzne zaburzenia jedzenia to zespół takiego nocnego objadania się, gwałtownego objadania się, gwałtownych potrzeb takiego jedzenia, otyłość i anarchia żywieniowa, czyli kiedy przestajemy jeść główne posiłki na rzecz podjadania, tak? A to chipsika, a to chrupeczka, a to coś, tak? Wyciągamy z szafki i nie ma głównych posiłków, tylko tak ciągle coś mogą. Więc to też nie jest dobra forma, nie jest zdrową formą odżywiania. Ja nie jestem dietetykiem, natomiast ten wpływ jest dosyć istotny. I teraz tak. Zanim dojdziemy do tego, co to jest anoreksja, to chciałabym, żebyśmy sobie tak zaznaczyli, czym jest dokładnie norma. Jest taki wskaźnik, BMI tak zwany. On opisuje zawartość tkanki tłuszczowej w organizmie na podstawie proporcji masy ciała mierzonej do wzrostu w metrach. Jeśli ktoś jest chętny, możecie to zrobić troszeczkę później. Policzcie sobie własne BMI i wtedy będziemy w stanie określić, na jakim jakby pułapie tej drabiny żywieniowej, może tak, normy, jeśli chodzi o żywienie, na jakim etapie jesteśmy, tak? Bo wtedy jakby jesteśmy w stanie wyłapać też troszkę te niebezpieczeństwa, które się mogą pojawiać. I jeżeli oglądają mnie rodzice, to też możecie, bo to nie musimy liczyć tego w odniesieniu do samych siebie, możemy liczyć to w odniesieniu do dziecka, jeżeli się pojawiają jakieś niepokojące objawy, tak? A ludzie często jednak, kiedy ten niepokojący objaw jest, on jest jeśli chodzi o żywienie, to jest formy żywienia, to jest rozciągnięte w czasie i czasem jak ludzie pracują czy chodzą do szkoły, to trudno jest to dostrzec. Więc to jest taki obiektywny wskaźnik, który pomaga nam zauważyć, że coś się nie tak dzieje. I też taki dosyć istotny wskaźnik, który też mówi, kiedy w przypadku anoreksji, kiedy powinna się pojawić hospitalizacja, tak? Kiedy już organizm sam nie da rady, bo zaburzenia odżywiania
mogą prowadzić także do śmierci. Spójrzmy dalej, liczymy w takim razie, tak? Jeżeli tu jest, macie taki przykład, jeżeli BMI osoby ważącej 70 kg i mierzącej 175 cm wzrostu, ile będzie wynosiło? 70 kg dzielimy przez 1,75, tak? Czyli nie robimy tego w centymetrach, tylko zamieniamy na metry i podnosimy do kwadratu ten dzielnik i wtedy wychodzi nam tutaj określony wynik. Także każdy sobie w wolnej chwili według tego wzoru policzy własne BMI. Kiedy macie już to BMI, to nagranie będzie dostępne później, więc będzie można też sobie je powtórzyć i wrócić do tych wszystkich liczb. Zobaczcie. Tutaj jakby są kryteria, które określają stan odżywienia nastolatek, dorosłych kobiet. Tutaj jest, jeśli chodzi o starsze osoby troszeczkę, znaczy starsze w wieku nastoletnim. Kryteria kształtują się następująco, tak? Wychudzenie to jest mniej niż 15 tego wyniku, który tam wychodzi w tym zakresie BMI, tak? BMI. Znaczna niedowaga. 15 do 16,9. Niedowaga 17 do 18,9. Anoreksję się w zasadzie rozpoznaje już przy od poniżej 17,5 czasem, tak? Natomiast to nie jest kwestia tylko i wyłącznie samej wagi, ale też i kwestii, które się dzieją w umyśle i tego, w jaki sposób się to odbywa. Więc to jeszcze sobie rozwiniemy. Natomiast tutaj rzeczywiście są te takie niebezpieczne sytuacje się pojawiają i w zasadzie przy 15 już jest konieczna zwykle hospitalizacja, tak? Wizyta w szpitalu, żeby odżywić to ciało, bo ciało wychudzone nie jest w stanie też odpowiednio myśleć, tak? Nie mamy takich, jakby energia z jedzenia jest używana na to, żeby przetrwać, więc nie ma na tyle siły, żeby poznawczo funkcjonować tak jak najbardziej efektywnie. I teraz tak, norma to jest od 19 do 24,9, nadwaga, kiedy się pojawia 25 do 29, otyłość 30 do 39,9, to już jest duża zawartość tkanki tłuszczowej i znaczna otyłość, kiedy jest 40 i więcej. Natomiast też pamiętajmy, że otyłość znaczna to już też i kwestie też kolejnych chorób, które się wtedy mogą pojawiać i też takich trudności fizycznych z poruszaniem się na przykład, tak? Więc tutaj jakby wiele też rzeczy od strony organizmu negatywnych sygnałów można wysyłać organizm, nie? Natomiast jeśli to BMI znajduje się w tych zakresach, no to jakby wiecie, tutaj trzeba też się zastanowić, co z tym ewentualnie możemy zrobić, tak? I o tym będzie na końcu dla wytrwałych, co możemy jeszcze zadziałać ze swojej strony. Choć oczywiście, jeśli chodzi o te zaburzenia, konieczna jest pomoc terapeutyczna, bo tak jak mówiłam, rozciągnięcie w czasie chorób też tej choroby nie sprawia, że my to widzimy dostatecznie jasno i dostatecznie ostro i nie zawsze wiemy też, jak zrobić, żeby było efektywnie. Nastolatki, młodzież podejmuje całą masę różnych diet, ograniczają kalorie albo przechodzą na jakieś różne formy jedzenia, nie wiem, słyszeliśmy o jedzeniu samych różnych form tłuszczy i białek, czy samych form węglowodanów, to też obciąża określone jakby partie organizmu, tak? Na przykład nerki, więc musimy uważać i tak naprawdę nie ma diety chyba zdrowej w pełni. Za to jest zdrowe odżywianie. Okej, okay. Zobaczmy. Anoreksja też charakteryzuje się kilkoma ważnymi objawami. To jest przede wszystkim usilne dążenie do ograniczenia wagi, do ograniczenia masy organizmu, nawet przy jego wyniszczeniu. Tak? Czyli osoba chora, pomimo tego, że ten organizm jest szczupły, jest wręcz wystające kości, tak? Te osoby mają taką paniczną obawę przed przytyciem. Masa ciała wynosi co najmniej 15, wynosi najmniej
15% poniżej oczekiwanej normy dla wieku i wzrostu. Tak? Czyli te 15% mamy mniej niż powinniśmy mieć w siatce centylowej w tym wieku. Albo ten wskaźnik właśnie masy ciała, o którym mówiłam wcześniej, to BMI, jest równy albo spada poniżej tego 17,5. To już zaczynają się te rozpoznania. Co rzeczywiście jakby, to może być też powodowane innymi, ten spadek masy ciała może być powodowany innymi czynnikami, na przykład takim, że tak nazwę, brakiem zachowania takiego żywienia na przykład regularnego, jeżeli ktoś dużo pracuje, jeżeli ktoś ma dużo nauki, ma bardzo dużo aktywności i nie dopilnuje sobie tego, to można też odzwyczaić się od jedzenia i wtedy najzwyczajniej w świecie ten organizm będzie się wyniszczał, pomimo, że nie ma tych czynników psychologicznych, które zazwyczaj pojawiają się w anoreksji. Anoreksja występuje 10 razy częściej u kobiet niż u mężczyzn, najczęściej między 14 a 18 rokiem życia, chociaż ten wiek już spada i bywają nawet 13-latki, które mają anoreksję. Mnie się zdarzało, tak jeśli chodzi o skrajne wychudzenie, ale spowodowane innymi czynnikami, które odróżniamy od anoreksji, tak? Że takie problemy z odżywianiem, które u osób, z którymi się spotykałam, no to tak naprawdę nawet dziewięciolatki, tak? 9-8 już się na przykład zaczynało. Natomiast nie zawsze to jest anoreksja, to czasem może być na przykład lęk przed, jeśli chodzi o zaburzenia odżywiania, lęk przed na przykład zakrztuszeniem się, czy lęk, tak? Więc to nie anoreksja jako taka, nie przed schudnięciem, natomiast objawiający się też znaczną utratą wagi. Dobra, pojawiają się tutaj zaburzenia w ciele, somatyczne, metaboliczne, związane ze zmianami takimi dotyczącymi przetwarzania składników, tak, i trawienia, i te zmiany, ten metabolizm jest wolniejszy wtedy, my trawimy, organizm zaczyna oszczędzać energię, jeżeli mu dostarczamy za mało kalorii, więc automatycznie jakby każdy posiłek wprowadzony idzie do tych naszych rezerw, żeby on po prostu przeżył, więc nie spalamy tak, jak powinniśmy. Wyniszcza się ciało, ale jednocześnie hamuje się metabolizm, czyli zdolność spalania tych kalorii. Więc to jest takie trochę zaklęte koło, bo organizm robi wszystko, żeby przetrwać. I też znam takie przypadki osób, pań, dziewczyn, które też a propos otyłości, tak? Jem mało, że ktoś miał tą wagę trochę wyższą, jem mało, dlaczego nie mogę schudnąć? Nie mogę schudnąć, bo jem za mało, tak? Że to dopiero wtedy, kiedy organizm dostaje, chodzi o to, żeby dostał maksymalną, dopuszczalną ilość paliwa, żeby spalał jak najszybciej to, co dostaje, tak? I wtedy te składniki odżywcze wędrują do nas. Więc to jakby już abstrahując, przechodząc trochę do tej dalszej części, która później tam będzie. Zaburzenia neuroendokrynologiczne, czyli takie związane z hormonami, tak? Bo u kobiet najczęściej to się, u mężczyzn to jest zahamowanie popędów. Natomiast jeśli chodzi o kobiety, to często to są po prostu zaburzenia związane z zahamowaniem, nieregularną miesiączką, brakiem miesiączki. Finalnie to może doprowadzić też w dorosłości do niemożności posiadania dzieci, a nikt tego nie planuje, tak? Nawet jeżeli fajnie jest mieć wybór, może tak, a nie tak, że jakby obligatoryjnie z góry wyniszczyliśmy swój organizm i nie możemy założyć rodziny, bo nawet jeżeli ktoś nie widzi się w związku, to może kiedyś będzie się widział, tak? Więc to jest ważne, żebyśmy byli zdrowi też. Ten związek z problemem, z tą chorobą powoduje także inne następstwa. Zaburza się koncentracja uwagi, bo my myślimy tylko o tym, jest z jednej strony uczucie głodu w anoreksji i myślimy o tym, żeby nie jeść, a z drugiej strony, że wszystko jest kaloryczne i że wszystko tuczy, tak? A z drugiej strony też jest z jednej strony myślenie nakierowane na konkretną rzecz, a z drugiej strony wtedy jest mi się ciężej skupić na nauce, tak? Albo na przykład myślę o tym, jak oszukać rodziców, jeśli chodzi o wagę, czy bliskich, którzy zaczynają się martwić, a nie o tym, że ja na przykład mam się nauczyć czegoś na następny dzień do szkoły. Okej,
tutaj jeszcze inne czynniki, które się pojawiają, natomiast mogą się też pojawić właśnie zaburzenia też takie kompulsywne, kiedy pojawia się nieustanne ważenie się, rygorystyczna selekcja składników diety, takie skupianie się właśnie na tym konkretnie temacie, czy takie objawy nerwicowe, które mogą współtowarzyszyć. Dobrze. Wśród takich psychicznych następstw anoreksji występują w zasadzie trzy osiowe objawy. To są zaburzenia obrazu ciała. Tutaj macie taki rysuneczek, który pokazuje wychudzoną dziewczynę, która widzi siebie, postrzega jako grubą. Tak? Z czasem na początku to jest w ogóle widziane, cały czas ta waga nigdy nie jest dostateczna. Tak? Cały czas jest takie poczucie, że jestem jeszcze za gruba, jeszcze trochę. Tak? Natomiast z czasem też się pojawia, kiedy jest nacisk z zewnątrz, ukrywanie prawdziwej masy ciała. Tak? Też jest często, a propos tych bodźców somatycznych, takie odczucie zimna, bo brakuje tkanki tłuszczowej. Inne występowanie bodźców płynących z wnętrza ciała. Czyli nie ma tego uczucia głodu i sytości, jest zafałszowanie takich stanów ciała, jak zmęczenie, bezsenność, tak, bo organizm może być jakby notorycznie mieć poczucie zmęczenia, bo po prostu nie jest odpowiednio odżywiony. Może się pojawić bezsenność, nadaktywność, tak? Zmiana tych różnych odczuć, poczucie braku skuteczności, tak, jeśli chodzi o tą stronę psychiczną, czyli tak jest nasilone też uczucie, że nie mamy wpływu na nic. Tak? Ludzie często przeżywają siebie jako tylko spełniający polecenia, nie wiem, mamy, taty, nauczyciela, tak jakby sami nie władali do końca własnym życiem, tylko byli takimi tylko wykonawcami różnych rzeczy. Nie mają takiego poczucia też sensu i tego, że sami coś mogą zrobić i coś zmieniać, na coś wpływać, a zaczynają kontrolować własne ciało i to daje im jakieś tam poczucie wpływu, natomiast niezdrowe, to nie w ten sposób powinniśmy tego szukać. Te objawy też wiążą się z jednym, że anoreksja też w przeciwieństwie do innych zaburzeń psychicznych działa tak, że pacjenci często lubią trochę swój problem, tak? Bo to jest taka wierna przyjaciółka. Ta choroba jest zawsze, to jest coś, co zajmuje myśli i na przykład nie pozwala zajmować się innymi problemami, bo czasem wynika też z problemów, które nas spotykają w środowisku, tych w domu, tych oczekiwań, które gdzieś widzimy ze strony innych osób, albo na przykład często jest tak, że osoby doświadczają porównań na przykład w rodzeństwie. Może się też pojawiać drażliwość, nastroje depresyjne, izolowanie się od otoczenia, tak? No bo skoro skupiam się na jedzeniu i tak cały czas jestem w tym temacie i mam tyle do ukrycia, to czasem po prostu, no właśnie, już nie jem kanapek w towarzystwie, nie chodzę na stołówkę, to się zmieniają się pewne zwyczaje, a to jest niebezpieczne. Fizyczne zmiany w anoreksji to zwolnienie czynności serca, wzdęcia i zaparcia, bo tak jak mówiłam, metabolizm zwalnia, a on powinien właśnie tak naprawdę, bo jeżeli rzeczywiście ktoś chce trwale zmienić swoją wagę, to powinien pracować nad przyspieszeniem tego metabolizmu. Tak? Sucha, łuszcząca się skóra, meszek na twarzy i ciele, to tak przy takim skrajnym wychudzeniu, utrata znaczna włosów, zimne dłonie, bo to są zmiany w zaburzeniu krążenia, nadmierne pocenie się stóp, anemia, bo nie ma odpowiedniego odżywienia i produkcji czerwonych krwinek, miesiączki, brak albo wydłużone, to co mówiliśmy, okresy pomiędzy, częste bóle głowy, zawroty, omdlenia. No w skrajnych przypadkach przestaje pracować po prostu serce, tak? Bo jakby nie ma tych mikroelementów na tyle, że dochodzi do zaburzeń pracy serca i nawet do zgonu. Dobrze. Tutaj akurat kilka takich zdjęć z skrajnego wchodzenia, ale dziewczynie się udało wyjść. Źródłem tutaj jest strona Radia Z. Oni pokazywali taki przypadek, gdzie komuś się rzeczywiście udało wyjść z tej anoreksji. I zobaczcie, to jest zupełnie inna budowa. Z jednej strony taka zdrowa, fajna, związana też z jakąś muskulaturą, a z drugiej strony wyniszczenie organizmu. Tutaj nie widać akurat tych zdjęć w twarzy, natomiast twarz też różni się znacznie. Dobra.
Przejdziemy do bulimii. Bulimia różni się od anoreksji tym, że ona jest stwierdzona w ogóle najczęściej u nastolatek i młodych kobiet. Natomiast u mężczyzn też dotyczy, chociaż jakby częstość występowania tego zaburzenia wynosi o wiele mniej. Tak, tutaj macie też dane liczbowe, 0,1% u mężczyzn. I zazwyczaj początek zachorowania tutaj jest później niż u pacjentów z anoreksją, między 18 a 24 rokiem życia. Jest koncentracja życia wokół jedzenia, ale jednocześnie próby kontrolowania masy ciała. Czyli z jednej strony próby kontrolowania i napady tego jedzenia. Z jednej strony są napady żarłoczności, kiedy jest to objadanie maksymalne, a potem pacjent podejmuje szereg czynności, które mają przeciwdziałać, czyli na przykład, no właśnie, albo ten typ nieprzeczyszczający podejmuje potem głodówkę, potem objada się, albo ten typ przeczyszczający powoduje wymioty, albo przyjmuje środki przeczyszczające, żeby troszkę złagodzić wyrzuty sumienia spowodowane zjedzeniem tej ogromnej liczby kalorii, która jest zjadana podczas napadu żarłoczności. Aby rozpoznać bulimię, tutaj jest klasyfikacja ICD-10. No właśnie, pojawia się kilka objawów, na które trzeba zwrócić uwagę. Koncentracja życia wokół odżywiania, to się staje taki trochę najistotniejszy obszar życia. Pochłanianie są bardzo duże ilości pokarmu, czasem nawet kilka razy przekraczają porcje dla danej osoby. Tak? To są ogromne ilości i potem właśnie te działania kompensacyjne, żeby zapobiec tuczącym skutkom. Więc te osoby często są w takiej normie wagowej, bo coś tam się zawsze dostanie, ale z drugiej strony to zapobieganie tym skutkom napadów jedzenia, jeżeli osoba chora na bulimię uzna coś za wysokokaloryczne i stosuje te środki hamujące apetyt, przeczyszczające, moczopędne, preparaty hormonów tarczycy. Był taki moment, że gdzieś było głośno na internecie o jakichś środkach z tasiemcem, z pasożytami, o jakichś takich tabletkach odchudzających, gdzie potem bardzo mocno ludzie chorowali, o środkach, które też pamiętam jedną dziewczynę, która brała środki, które zaburzały pracę serca bardzo mocno, więc były bardzo niebezpieczne, powodowały taką ogromną senność, tak? Więc gdzieś tam to może powodować wiele zniszczeń w organizmie. A skoro się głodzę potem, albo właśnie to jedzenie, ten organizm nie dam sobie tego paliwa, to potem znowu przychodzi potrzeba jedzenia, więc wytrzymuje jakiś czas i potem znowu jest napad, tak? To znowu jest zaklęte koło. Dobrze. Skupmy się jeszcze na pozostałych objawach. Też pojawia się to poczucie obawy przed otyłością. Osoba chora ocenia często swoją aktualną masę. Według klasyfikacji takie epizody objadania się i tej kompensacji po objadaniu, czyli tego naprawiania następstw tego objawiania przez środki przeczyszczające albo, nie wiem, głodówkę, to się pojawia przynajmniej 2 razy w tygodniu przez około 3 miesiące. I wtedy, jeżeli jest rzeczywiście taka częstotliwość, to trzeba coś z tym zrobić. Także jeżeli ktoś zauważa u siebie podobne objawy, jeżeli widzisz, że to się działo przez taki okres, a jeżeli tego nie zauważa, to niech zapisuje to po prostu, jak to się odbywa, wtedy będzie miał jasny obraz, czy należy po prostu zwrócić się o pomoc. Okej. Skutki bulimii. Tutaj mamy zaburzenia somatyczne, takie wodno-elektrolitowe, związane z wypłukaniem mikroelementów, zwłaszcza jeżeli to jest związane ze środkami przeczyszczającymi. Szczególnie niebezpieczne są dla życia zmniejszenie po prostu stężenia potasu. Niedobory, bo tu wtedy automatycznie mamy skurcze, tak? Tak jak nie mamy potasu w organizmie, jest, nie wiem, skurcz łydki, czy
są osoby, które piją za dużo kawy i skacze im powieka, tak tutaj na o wiele większą skalę pojawiają się skurcze i to jakby chodzi o serce przede wszystkim. Zaburzenia tego układu hormonalnego, pokarmowego, ze strony zwłaszcza tego górnego odcinka, tak? Stany zapalne gardła, przełyku jamy ustnej, czasem jest tutaj ślady, się pojawiają takie bardziej czerwone, od wymiotów po prostu od kwasu, tak? Który jest w żołądku. Próchnica zębów, bo to też kwas, tak? Obrzęki tych ślinianek tutaj przyłusznych, także czasem rozstępy w wyniku skóry, w wyniku wahań wagi ciała, szybkich, napady drgawek, więc jakby i też bóle głowy, biegunki, zaparcia, jeśli chodzi o chorób na bulimię, tak? Jeśli chodzi o anoreksję, to bardziej zaparcia. Dobra, więc tutaj to takie rzeczy, jeśli chodzi o od strony fizjologicznej. Bulimii mogą też towarzyszyć objawy zaburzeń takich psychicznych, stany depresji, bo to też jest takie znowu poczucie małej skuteczności. Z jednej strony, że nie potrafię się utrzymać w tym, staram się, ale nie potrafię, tak, w tym chudnięciu. I znowu był napad, i znowu się dałam, tak, znowu nie wyszło. Więc często to ludziom jakby jedzie trochę po samoocenie, a to nie w tym rzecz, to jest po prostu choroba. Pojawiają się często, towarzyszą stany lękowe, zaburzenia snu, zaburzenia osobowości, albo też uzależnienia też mogą być współtowarzyszące, na przykład od alkoholu. Alkohol swoją drogą też nie jest niekaloryczny, to są puste kalorie i dodatkowo jeszcze wpływające na stany świadomości, więc tak naprawdę dobrych efektów z tego nie ma. No dobrze, i przejdziemy jeszcze do niespecyficznych zaburzeń odżywiania, objawów i skutków, zanim dojdziemy do tej części o zdrowym odżywianiu. Objadanie się, wewnętrzny przymus jedzenia, tak? Czyli takie objadanie się wysokokalorycznym pożywieniem bez występowania przeczyszczania i okresów postu. To odróżnia od bulimii wewnętrzny przymus jedzenia. To się wiąże ze wzrostem masy ciała, z otyłością. Podjadanie pojawia się w ukryciu, a ograniczanie jedzenia w towarzystwie innych ludzi, tak? Czyli teoretycznie pokazuje, że jem mało, a potem jest ten napad wilczego głodu. Ludzie się wstydzą z powodu własnej wagi i ograniczeń z tym związanych, w tym fizycznych, ograniczeń życia towarzyskiego, bo też nie pokazują się w pewnym miejscu, im się wydaje, że nie wypada, nie wiem, czy iść na basen, rozebrać się na tym basenie, tak? Czy do kostiumu, tak? Więc to różne się pojawiają tutaj takie odczucia, które takie psychiczne postrzeganie tej nadmiernej wagi, które prowadzą do tego, że się wycofujemy z życia, bo nam się wydaje, że inni nas będą oceniać. Nie? Czasem rzeczywiście oceniają i to jest bardzo krzywdzące. Pojawia się zmęczenie, brak energii, postrzegamy wagę jako taki główny problem w życiu. Czasem się zdarza, że ludziom się wydaje, że też mają takie poczucie, że jak już będę szczupły, to że wszyscy mnie będą lubić na przykład, tak? To tak naprawdę chodzi o osobowość i o wyjście do ludzi i o to, jak się staramy być dla innych, czy im pomagamy, czy fundujemy jakieś huśtawki nastrojów. Natomiast prawdziwa wartość człowieka nie zależy od masy ciała i to nie z tym jest związane. Ale wierzę, że ta nadmierna masa może utrudniać życie, tak? I że to rzeczywiście dla siebie czasem człowiek, dla zdrowia powinien przemyśleć tutaj pewne rzeczy. Okej, okay. Inne takie niespecyficzne zaburzenia odżywiania się. To tak jeszcze mówiliśmy wcześniej, ta otyłość mogła wynika z takiego zbyt dużego dostarczania organizmowi jedzenia w stosunku do zapotrzebowania energetycznego. Natomiast mamy tu jeszcze tak, zespół napadowego objadania się, kiedy to się dzieje nagle, nocnego objadania się, kiedy wstajemy w nocy i wyprzątamy szafkę z jedzenia albo wędrujemy do kuchni i zaczynamy jeść, tak, to noc powinna być jednak związana ze snem, a nie z tymi, z przerywaniem. I to też będzie związane z uczuciem zmęczenia się, niewyspania i też może wpływać na wagę. Ortoreksja, czyli takie
jedzenie prowadzące do, jakby uznajemy, że większość rzeczy jest niezdrowa i do tego stopnia zostaje ograniczone to, bo to ma pestycydy, to ma azotany, tak? Do tego stopnia zostaje ograniczone żywienie, że w pewnym momencie po prostu jest więcej głodu niż jedzenia, bo wszystko wydaje się niezdrowe. Bigoreksja to najczęściej u mężczyzn związana jest z tkanką mięśniową, z, jak patrzycie troszkę na kulturystów, to chodzi czasem o rozrost tej tkanki, więc tutaj jakby też związane jest ze sposobem żywienia, który ma wpływać na zwiększanie masy ciała i czasem jest to związane też niestety z przyjmowaniem różnych środków hormonalnych też, żeby tą masę mięśniową zwiększyć. Pregnoreksja, czyli coś, co jest związane z ograniczaniem kalorii w czasie ciąży, żeby nie przytyć, co może zaszkodzić dziecku i matce. Natomiast to nie oznacza, że przyszła mama ma jeść nie wiadomo jakie ilości słodyczy, tylko po prostu odżywiać się zdrowo, tak jak się mówi, dla dwojga, a nie za dwóch, tak? Ale odżywiać. Dobrze, jeśli chodzi o przyczyny zaburzeń odżywiania, tutaj mamy problemy często rodzinne, czasem jest to porównywanie dzieci, takie problemy, które się w komunikacji też rodzinnej pojawiają i które są związane też z takim troszkę kształtowaniem się niższego poczucia własnej wartości, albo tak jak widzieliście przy anoreksji, takiego poczucia, że nic ode mnie nie zależy, że ja nie mam na nic wpływu, że moje zdanie jest nieważne. Też, no, w dobie obecnych czasów mamy takie poczucie społecznego nacisku na posiadanie idealnej sylwetki. Słyszymy o różnych programach telewizyjnych. To jest też kwestia, tak myślę, pewnie i zawodu, jaki się wykonuje i to, co słyszymy o modelkach. Niektóre gdzieś tam fajnie kształtują tą sylwetkę, pracują nad nią, odżywiają się, ale też wielokrotnie słychać, że ktoś, nie wiem, odżywia się wacikami zalanymi herbatą, żeby nie czuć głodu, tak? A to po prostu niszczy żołądek, więc to nie chodzi o to, żeby... Też pamiętajmy o tym, że nie chodzi o to, żeby zadowolić innych, tak? Tylko żeby samemu się ze sobą dobrze czuć, zdrowo. Jeżeli to ma być to chudnięcie dla innych, jeżeli albo że chcemy coś kontrolować, tak, to jest w takim razie taki czynnik alarmujący, że my tu być może powinniśmy z kimś to przegadać, tak, czy to rzeczywiście jest zdrowe podejście, czy powinniśmy w ten sposób podchodzić do tego. Znam osoby, które właśnie tak a propos z takiego poczucia, bo też ludzie są okrutni i czasem różne rzeczy mówią, tak, że ktoś jest gruby, czy że ktoś to musi coś tam jeść i na pewno, tak, więc to jakby te negatywne komentarze naprawdę krzywdzą, więc gdzieś tam tu się też, jeśli chodzi o zaburzenia odżywiania, zdarza się, że ktoś z otyłości w anoreksję przeszedł, tak, czy to są takie jakby różne czynniki, które tutaj jakby wpływają na to odchudzanie. I do przyczyn zaburzeń odżywiania też należą czynniki osobowościowe i biologiczne, tak? Czyli tak jak mówiłam, osobowościowo to skłonność do zamknięcia, na przykład do takiej introwersji, nie mówienia o uczuciach, że tutaj jakby też jest taka trudność w wyrażaniu uczuć też sprzyja takim problemom z odżywianiem. Okay. Co można zrobić? Jeżeli ktoś zauważa problem wśród swoich rówieśników albo sam u siebie, to myślę, że tak, dobrze byłoby zgłosić to komuś dorosłemu. Jeżeli oglądają mnie teraz osoby w wieku szkolnym, licealiści czy w takim wieku koniec szkoły podstawowej, to pamiętajcie, że do 18 roku życia też się uczycie, macie prawo, w kieleckich szkołach macie prawo też zajrzeć tu do nas, do naszej kieleckiej poradni. Dobrze jest, tak jak mówiłam, zgłosić to komuś dorosłemu, bo przy zaburzeniach odżywiania ciężko jest poradzić sobie samemu. A raczej to jest
taki czynnik, nad którym wieloaspektowo trzeba pracować. To nie jest kwestia tylko i wyłącznie podejścia fizycznego. Natomiast jeżeli leczenie wymaga często właśnie tej oceny tego BMI i czasem to się kończy hospitalizacją po to, żeby ratować życie, żeby nie okazało się, że ktoś zasłabnie gdzieś i nie wiem, potrąci go, zasłabnie na pasach, tak, i potrąci go samochód albo nie wiem, w wannie podczas kąpieli, więc to, bo to tak jak wspomniałam, może być albo po prostu serce przestanie bić, więc to jest rzecz, którą bardzo trzeba uważać. Jeśli chodzi o bulimię, to często jakby jest to związane z kontaktem z dietetykiem też, albo hospitalizacją, bo nawet w trakcie i terapia psychologiczna też się pojawia często całej rodziny. Natomiast nawet w trakcie terapii osoby chorej na bulimię, nawet jeżeli ma napad głodu, zazwyczaj ma ustalony plan jedzeniowy w ciągu dnia, tak, i ona musi się tego trzymać, więc w trakcie terapii, jeżeli taka osoba ma napad głodu, to potem musi zjeść swój posiłek planowy, tak, bo inaczej znowu będzie głód i znowu napad. Więc tak czy inaczej to zdrowe odżywianie się tutaj będzie bardzo istotną formą. Czy nie wolno mi się odchudzać? No wolno, niby wolno. Natomiast pamiętajcie, że trzeba się zastanowić nad tym, co mi przyświeca, czemu ja chcę to robić. I też nad tym, jeżeli to robić, to jak zrobić to zdrowo. To jest kwestia zmiany sposobu myślenia, nie kombinowania kolejnych diet, po których jest efekt jojo, tak? Tylko zmiany sposobu myślenia i tak jak mówiłam, podkreślenia tego metabolizmu. I to wam mogę powiedzieć, no tak, tak sobie myślę, mój mąż jest osobą, która ćwiczy przez połowę swojego życia kulturystykę i mimo wszystko, pomimo, że ja jadłam więcej od niego, może to by było bardziej wiarygodne, jakbyście widzieli też moją sylwetkę, tak? Ja jestem dosyć niską osobą i szczupłą. Natomiast pomimo, że on bardzo dużo ćwiczy jakby regularnie, w pewnym momencie dorobił się trochę brzuszka, a jadł paradoksalnie mniej niż ja. Tak? Ja wszystkich generalnie jem, staram się jeść te 5 posiłków dziennie zbilansowanych i nie mógł schudnąć. Schudnął dopiero wtedy, kiedy zaczął zjadać 3000 kalorii dziennie. Tak? Nawet nie wiecie, jakie to są ilości jedzenia. 3000, ale też określonego pożywienia, tak? To nie jest, załóżmy, że batonik, to nie jest 6 batoników i tyle, tylko jedzenia, które jest zdrowe, mięsa drobiowego, tak? Węglowodanów, określone liczby, ale także i tłuszczów, tylko w odpowiednim wymiarze. Warzyw przede wszystkim też. No dobrze, wolno mi się odchudzać, ale o czym warto pamiętać? Właśnie o tej zmianie sposobu myślenia, o talerzu, o motywacji do odchudzania, że ona musi być raczej wewnętrzna, nie zewnętrzna, że ktoś mi każe, tylko że ja sam chcę i związana z potrzebami, które wynikają z zagrożenia zdrowia albo z chęci do dążenia do tej sylwetki, ale takiej właściwej, tak, żeby nie przekroczyć tej drobnej granicy. I żeby to nie wynikało z tego, że mam po prostu potrzebę taką, że myślę, że rówieśnicy będą mnie bardziej lubić, jak ja będę chudszy albo chudsza. To nie o to chodzi. Będą cię lubić, bo jesteś, jaki jesteś, bo pomagasz, bo poświęcasz komuś czas, potrafisz kogoś wysłuchać, albo wychodzisz też do ludzi i sam też, żeby z nimi pobyć, a nie tak, że to nie jest nie tak, że to chodzi o jedzenie, o atrakcyjność, że tylko wtedy to lubienie się pojawi, tak? Dobrze, no to teraz zasady zdrowego żywienia. Zdrowe żywienie przede wszystkim zależy w 80%, znaczy efekty żywieniowe, waga nasza zależy w 80% od kuchni, a 20% to aktywność fizyczna. Więc to jakby to skupienie na jedzeniu jest owszem istotne. Znam tylko jedną osobę, która rzeczywiście biega, codziennie potrafi przebiec te 8-10 kilometrów i po prostu nie jest w stanie przejeść na tyle kalorii, żeby więc rzeczywiście je w większości co chce. Natomiast to też jest do tego ogromny wysiłek fizyczny i wtedy też odpowiednia ilość kalorii musi być dostarczana, żeby, tak jak mówiłam, nie doszło do tego typu anorektycznego, tak? Bo gdyby rzeczywiście przy tym ograniczał kalorie,
to mogłoby mieć katastrofalne skutki dla organizmu. Aby to odchudzanie było trwałe, to musi być rozciągnięte w czasie. Nie ma czegoś takiego, że schudnę 16 kilo w ciągu, nie wiem, miesiąca, tak? Znam osobę, która schudła 16 w ciągu pół roku, 16 kilogramów. Fajna sylwetka potem się pojawiła. Przy diecie, tak, diecie, przy spożywaniu 1800 kalorii dziennie. W ogóle wydaje mi się, że w tym wieku rozwojowym poniżej raczej nie należy schodzić. Ile należy spożywać, to zależy od podstawowej przemiany materii, to sobie będziemy liczyć. Natomiast organizm powinien dojść do maksymalnych możliwości metabolicznych, tak? Czyli żeby jak najwięcej spalał i żebyśmy my jak jedli do tego taką możliwą, dopuszczalną ilość, żeby być po prostu zdrowymi, tak? Jedzenie zbyt mało hamuje. Jak jemy za mało, to hamuje metabolizm. Jeżeli jemy niewłaściwe produkty albo za często, to powoduje też tycie oraz inne różne schorzenia. Co powinniśmy jeść około, tak, znaczy tak, jak wstajemy, to praktycznie od razu powinniśmy w ciągu pół godziny zjeść śniadanie, żeby nie mieć wyrzutu insuliny do krwi. Potem to śniadanie się powinno pojawić odpowiednio kalorycznie zbilansowane i dopiero potem po 3 godzinach jemy drugie śniadanie, kolejne 3 godziny, obiad, kolejne 3 godziny, podwieczorek, kolejne 3 godziny, kolacja, czyli tak naprawdę to około 5-6 posiłków, w zależności od tego, czy jeszcze dodatkowo trenujemy coś, czy nie. Dopiero przy regularnym, wyregulowanym metabolizmie waga zaczyna spadać, czyli paradoksalnie na początku przy takich zbilansowanych jadłospisach na początku możemy troszeczkę przytyć, tak? Zanim organizm odczuje, że nie musi oszczędzać kalorii. Co powinno być na talerzu? Aha, nietolerancje pokarmowe też mogą blokować utratę wagi. Co powinno być na talerzu? Na talerzu powinno być tak dla wyobrażenia, jak mamy obiad, to połowa tego to są warzywa, 1/4 to białko, czyli jakieś mięso na przykład, albo białko roślinne, i 1/4 to węglowodany, najlepiej złożone, czyli wszystkie brązowe kasze, ryże, ziemniaki raz na jakiś czas, makaron brązowy raz na jakiś czas. To są te takie właśnie zdrowsza forma produktów, bo dłużej je trawimy, tak? Natomiast no to jest, znajdziecie przykłady, ja wam pokażę też taki przykład na koniec. Jak obliczyć tą naszą redukcję? To jest właśnie to, o czym mówiłam, że musimy policzyć podstawową przemianę materii, czyli to, ile nasz organizm potrzebuje, żeby w ogóle przeżyć, żeby oddychać, żeby serce biło, tak? My nie możemy schodzić poniżej tego. To, jak to liczymy, to jest 10 razy masa ciała, dodać, tu macie wzór, 6,25 razy wzrost w centymetrach, minus 5 razy, tu liczycie wiek i odejmujemy od tego liczbę 161. I potem to mnożymy przez określony rodzaj, to sobie potem przejrzycie, aktywności fizycznej. I bezpieczne obniżenie kaloryczności to jest około 200 kalorii dziennie. Tyle ma batonik, więc czasem niektórym wystarczy, że przestaną jeść słodycze i będzie to działało, tak? I wcale nie potrzeba jakiegoś specjalnego jadłospisu, a na pewno nie całodzienna głodówka, tak? Gotowe jadłospisy znajdziecie na różnych stronach, na przykład kuchenneinspiracje.pl. Znajdziecie je na stronie Ewy Chodakowskiej. Tylko tak jak mówiłam, jak sobie policzymy tą podstawową przemianę materii i to, ile potrzebujemy, czasem wystarczy, że zejdziecie do tego, ile potrzebujecie zjadać i waga się sama wyreguluje, tak? Do tej nawet nie obniżonej, nie musimy obniżać tego czasem o te 200 kalorii, to będzie rozciągnięte w czasie, jeżeli tylko będzie, ale dojdziemy do tej wagi prawidłowej, tak? Jeżeli tylko będziemy zjadać odpowiednie rzeczy w odpowiednich odstępach, bo jeżeli też nie jemy co te 3 godziny, jeżeli jemy częściej, to zaczyna się fermentacja w brzuchu, organizm nie przetrawia, nie wyrabia, więc stąd te odstępy. No i oczywiście dużo trzeba w tym czasie pić, około 2 litry dziennie, bo to zdrowe odżywianie polega też na jedzeniu dużej ilości błonnika, które jest w pożywieniu, w warzywach, a jak nie będziemy pić, to zwyczajnie nas zatka, bo błonnik spęcznieje i nie zostanie wydalony. Dobra, możemy spróbować, jak ktoś jest zdrowy, to może spróbować, tam są na przykład gotowe jadłospisy na 1600 kalorii czy 1500.
Natomiast jeżeli ktoś ma większe zapotrzebowanie, no większość ma większe zapotrzebowanie energetyczne, to po prostu dodajcie sobie procentowo do każdego posiłku gramaturę, tak? Te 20% można dodać i już jest 1800. Więc policzcie sobie, ile dokładnie potrzebujecie procentowo zwiększenia, jeżeli policzymy tą naszą podstawową potrzebę, przemnożymy przez aktywność. Jeżeli wyjdzie na ten wynik, jaki potrzebujemy kalorii codziennie, to możemy sobie do tego jadłospis dostosować. Zdrowy talerz to, tak jak mówiłam, 50% warzyw, 25% białka i 25% węglowodanów złożonych. Cierpliwość i konsekwentne nawyki, konsekwentne podejmowanie zdrowych nawyków to jest jedyny sposób na bezpieczną zmianę. Także to wymaga czasu, wymaga wysiłku, natomiast wtedy już zostaje, tak? I zmienia też sposób myślenia o odżywianiu. Nawyki kształtują się około 3 miesiące. Co Wam chciałam powiedzieć a propos samych jadłospisów, że te 1800 kalorii to wcale nie jest tak mało, jeżeli rzeczywiście skupimy się na takim zdrowym odżywieniu, bo 1800 kalorii to mogą być 4 kromki chleba na śniadanie i pół kostki sera i do tego jakaś rzodkiewka. I potem znowu jakiś koktajl ze szklanki mleka roślinnego, trębów i powiedzmy, że truskawek albo jabłek. To może być potem na obiad, nie wiem, porcja mięsa, porcja warzyw i nie wiem, dwa małe ziemniaki albo taka kubka wielkości garści już po ugotowaniu ryżu. Można się też zaopatrzyć w wagę. To może być potem jeszcze po tych kolejnych 3 godzinach na podwieczorek jabłko, czerwone owoce, płatki owsiane, takie mieszanka muesli, około 40 gramów, jakaś sałatka na wieczór, więc tego jedzenia wcale nie jest mało, tylko właśnie chodzi o to, żeby nie zapominać się, żeby nie było tak, że ktoś ma właśnie dużo zajęć, dużo pracy i gdzieś w pewnym momencie zacznie wyniszczać swój organizm niespecjalnie albo wpadnie w ten krąg zaburzeń odżywiania. Są na to inne sposoby i tu Was zachęcam do po prostu kontaktu ze specjalistami. A jeżeli coś się dzieje złego, to kontaktu tutaj z poradnią. Dziękuję Wam bardzo, życzę powodzenia. Pamiętajcie o tej piramidzie zdrowego żywienia. A jeżeli potrzebujecie jakichś wyjaśnień, na początku pojawił się mail do mnie tutaj do poradni, jeżeli jesteście z terenu Kielc. Wiem, jakie teraz są warunki, natomiast możemy się przez maila wtedy jakoś skontaktować. Jeżeli potrzebujecie jakichś dodatkowych wyjaśnień, to zapraszam, możecie pytać p.plusa@mzpp.pl. Pozdrawiam i do zobaczenia.